Myślicie, że jesteśmy w stanie wygrać? Tak. Tak. Dlaczego? Bo Piast wygrał w poprzednim meczu. Ma dobrą obronę i na atak. Da się wygrać dzięki temu, że można postarać się na boisku i uwierzyć w siebie. Wygramy! Górnik przegra. Wierzę, że Piast, niesiony dopingiem wspaniałej gdyńskiej publiczności, zwycięży po raz kolejny zawodowskiego Górnika. Mam ten klub w sercu, więc liczę, że podtrzymamy dobrą pasę i nie skończy się tylko na dwóch spotkaniach, ale również tym razem wygramy. Mam nadzieję, że wygramy, tak jak to było w poprzednich kolejkach. Wchodzicie do szatni przed meczem z Górnikiem, co im mówicie? No, że to jest ważny i prestiżowy mecz i żeby oddali wszystko, nie, na tym boisku. Wygrajcie. Trzeba pokazać, kto tutaj rządzi. Żeby się postarali wygrać, że jak na przykład jak ktoś strzeli gola, to żeby się nie poddawali i żeby strzelali więcej niż przeciwnicy. Żeby walczyli z całych sił, bo jeżeli nawet w takim meczu przegrają, ale wykażą się wolą walki i ambicją, to na pewno kibice będą chętniej przychodzili na mecze i będą chętniej ich oglądali. Oni są profesjonalistami i generalnie przed spotkaniem derbowym nie powinniśmy ich w jakiś większy sposób motywować, bo oni powinni mieć świadomość, z kim grają i dla kogo grają. Myślicie, że jesteśmy w stanie wygrać? Tak, tak. Dlaczego? Bo Piast wygrał w poprzednim meczu. Ma dobrą obronę i atak. Da się wygrać dzięki temu, że można postarać się na boisku i uwierzyć w siebie. Wygramy! Mam ten klub w sercu, więc liczę, że podtrzymamy dobrą pasę i nie skończy się tylko na dwóch spotkaniach, ale również tym razem wygramy. Wchodzicie do szatni przed meczem z Górnikiem, co im mówicie? Wygrajcie. Trzeba pokazać, kto tutaj rządzi. Oni są profesjonalistami i generalnie przed spotkaniem derbowym nie powinniśmy ich w jakiś większy sposób motywować, bo oni powinni mieć świadomość, z kim grają i dla kogo grają. Dobrze pan gada. Jesteśmy w tym klubie i wiemy, co te derby znaczą. Dla kibiców na pewno damy z siebie wszystko, żeby wygrać ten mecz i oddamy całe serce, żeby było widać to zaangażowanie na boisku. Kibice w nas wierzą, a my wierzymy w kibiców, że przyjdą i będą nas wspierać w tym meczu. Właśnie, to będzie nam potrzebne. Gramy u siebie, a te mecze u siebie widać, że kibice nas niosą i jesteśmy w sumie dobrej myśli. Dobrze pan stwierdził, że jesteśmy profesjonalistami, wiemy, co mamy robić na boisku. Żebyśmy wszyscy wspólnie świętowali po meczu zwycięstwo i na pewno ci kibice dodadzą nam sił do tego, żeby być pewniejszym na boisku i wygrać ten mecz. Jakoś nie trzeba aż na to nas motywować, bo wiadomo, otoczka tego spotkania jest wielka, ogromna. Czekamy na was i liczymy na mocny doping.